Ten koncert nie mógł się nie udać. Na scenie Młodzieżowego Domu Kultury w niedzielę 29 września w utworach Franka Sinatry bardzo udanie zaprezentował się M-Band i Marcin Jajkiewicz. O Sinatrze opowiadała Ewa Barycka. Utwory Sinatry wyjątkowo są ponadczasowe i wielce lubiane. Nic więc dziwnego, że sala Młodzieżowego Domu Kultury wypełniła się do ostatniego krzesełka. Sinatra był bardzo oryginalną postacią. Chciał być gangsterem, był skandalistą i lekko duchem. Kochanki liczył w tuzinach, ale żony miał tylko 4. Mawiano o nim, że jego piosenki działają kojąco na całą Amerykę. Tak już pozostało, więc kojąco pewnie też nadal działają na współczesnych Polaków. Przede wszystkim wydaje mi się, że głos robi tą największą robotę po prostu w ukajaniu wszelkich nerwów, wszelkich negatywnych emocji, pomimo oczywiście jego życia tam, które no, potępiamy na pewno. Ja pisałem o nim pracę, także dosyć sporo się dowiedziałem przeróżnych, dosyć ciekawych rzeczy, ale głosowo, frazowo, rytmicznie, tajmowo po prostu on potrafił naprawdę zniszczyć wszystkich wokalistów istniejących na ziemi, tak mi się wydaje. Sinatra zaczynał od pracy w radiu za 70 centów tygodniowo. W krótkim czasie stał się potwornie bogaty. Grywał z bardzo znamienitymi artystami. Przydarzył mu się też arcyoryginalny duet. Otóż w Las Vegas, w Casino de Paris w latach 60. zaśpiewał z Violettą Villas. Pewnie Marcinowi Jajkiewiczowi marzy się równie ekscentryczny duet. Ojej, jeszcze ktoś z Polski może. Nie, może być dowolny. Z ekscentrycznym, nie wiem, Lady Gaga. Cały utwór Sinatry to wielki przebój. Ze świetną muzyką i sensownymi tekstami. W tym muzycznym kalejdoskopie każdy odnajdzie coś dla siebie. Ja myślę, że my way, bo ja jestem też taki troszeczkę przekorny, znaczy po prostu robię po swojemu według mnie. Wydaje mi się, że to jest wszystko pozytywne i dobre, co robię, ale no zazwyczaj nie daje się po prostu prowadzić za rączkę przez kogo innego, tylko staram się iść tą właśnie, tą swoją własną wytyczoną drogą, mam nadzieję, że odpowiednią. Jaworzniński koncert zaliczyć należy do bardzo udanych. Owacje publiki na stojąco i bisy. Skoro już artyści tak się nastarali, to koncert powtórzą z tym, że nie na pewno. Zależy wszystko od. I teraz jest cała machina, że tak powiem, menadżersko-agencyjna, która no, pozwoli pewnie. Czekamy na materiały, na pewno z dzisiejszego koncertu będą materiały, jakieś DVD, jakieś demo, które pozwoli nam, na pewno nam pozwoli ten koncert zagrać jeszcze raz albo nie raz. Z utworów Sinatry najbardziej podoba nam się My Way, a w nim to. Nie musisz brnąć w pochlebstwa dym, idź własną drogą. To już anarchia, czy wcale nie?